To jest nasz drugi dom. Spędzamy tutaj naprawdę bardzo dużo czasu. To tutaj osoby starsze i niepełnosprawne mogły się spotkać, rozwijać swoje pasje, a przede wszystkim uzyskać konkretną pomoc. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze zrzesza 18 stowarzyszeń, do których czynnie należy ponad 1000 osób. I choć zwykle Tokson udziela pomocy, to teraz potrzebuje jej, jak nigdy dotąd. Powódź nie oszczędziła tego miejsca. Po śladach było tego 1,5 metra wewnątrz budynku, choć w momencie w poniedziałek, kiedy weszliśmy, było dobry metr, nie mówiąc o piwnicy, gdzie było około 4 metrów. Woda zeszła w ciągu kilku dni, natomiast pozostało, widzicie Państwo, jestem w kurtce, jest tutaj mokro, zimno. Właściwie najbardziej potrzebujemy osuszaczy i włączenia centralnego ogrzewania, przy czym piec został zupełnie zalany. Budynek jest do generalnego remontu, wyposażenie, w tym to radiowe i telewizyjne, nie nadaje się do niczego. Wymianie muszą ulec podłogi, drzwi wraz ze ścieżnicami, wymienione muszą być wszystkie meble, bo były zalane. Jednak, jak mówią wolontariusze, z tym ksiądz sobie poradzi. Problemem są sterty dokumentów, które zalała wielka woda. My jesteśmy właśnie teraz w pomieszczeniu, w naszym namiocie, który służy do zabaw i spotkań z członkami stowarzyszeń. No niestety w tej chwili służy jako magazyn naszych dokumentów, które zostały zalane podczas tej powodzi. I to jest dla nas największa tragedia, bo meble można wymienić, podłogę można wymienić, sprzęt audiowizualny można, czy tam komputery można kupić, natomiast dokumentów my nie możemy otworzyć. Przed nimi tytaniczna wręcz praca. Naprawdę jesteśmy zrozpaczone, nie wiemy co dalej, bo też kartki po kartce, niektóre segregatory się były tak rozwalone, że myśmy kartki rozłożyły na krzesła, gdzie się tylko dało. A jak to będziemy składać później, to też tragedia. Ile lat to jest w tych dokumentach? Tu są od 2010 roku. Samo osuszanie budynku trwać może nawet do grudnia, a bez siedziby statutowe działanie karkonoskiego sejmiku będzie bardzo trudne. To jest dramat życiowy. Przede wszystkim dla ludzi, którym oferowana jest z tego miejsca pomoc na co dzień. Mamy dopiero końcówkę września, więc jeszcze przed nami październik, listopad, grudzień. To jest cały kwartał, to jest 90 dni dla ludzi w potrzebie. To jest bardzo, bardzo długa, więc wierzę, że to się da zrobić krócej, że w szybszym okresie uda się przeprowadzić remont i wystartować tutaj już na pełną parą. A wiem, ile tutaj dobra się z tego miejsca działo. Wydaje mi się, że w tym roku normalna programowa działalność Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jest niemożliwa. Mimo wszystko bardzo serdecznie dziękujemy tym licznym naszym wolontariuszom, które przychodzą do nas, chcą nam pomagać, ale dzisiaj musimy sobie dać radę poprzez te instytucje, które są przywołane do tego, na tę wolontaryjną część przyjdzie czas troszeczkę później, będziemy Państwa powiadamiali. Potrzebne nadal są osoby do sprzątania, jak i specjalistyczny sprzęt. Także być może wpadniemy tu z miotłami, jeszcze ze ściereczkami i będziemy tutaj pomagać bezpośrednio też zasobami ludzkimi. Z całej Polski do Ksonu płyną słowa wsparcia. Za te ciepłe słowa życzliwości serdecznie dziękujemy. Jest nam po prostu dzięki temu cieplej.